Od nowego roku będzie można składać wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy. Program ma być dodatkowym wsparciem dla ponad 600 tysięcy dzieci w całej Polsce, zapowiada minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Polityka prorodzinna w Polsce obejmuje szereg programów. To Dobry Start, Mama 4+, Maluch+, ale także flagowy program Rodzina 500+. Z tego programu już do polskich rodzin trafiło ponad 165 miliardów złotych. Mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. By wyjść z pułapki niskiej dzietności, rząd podjął działania, które mają być odpowiedzią na potrzeby polskich rodzin. I tak, by lepiej łączyć życie rodzinne i zawodowe, planowane są rozwiązania, które uwzględnią możliwość pracy zdalnej. Rodzice dziecka będą mieli też większe gwarancje co do stabilności zatrudnienia. Oferta, jaka jest do nich skierowana, obejmuje też wsparcie przy zakupie własnego mieszkania. By zmniejszyć wydatki, jakie rodzina ponosi przy wychowaniu, rozszerzony zostanie program Maluch+. Aby były i dopłaty do miejsca żłobkowego na pierwsze dziecko, ale także, żebyśmy mogli tworzyć jeszcze więcej tych miejsc opieki. Wsparcie uzupełnia rodzinny kapitał opiekuńczy. To łącznie 12 tysięcy złotych. Jeżeli dziecko ma ukończone 12 miesięcy życia, do 36 miesiąca życia, rodzic podejmuje decyzję, czy chce to świadczenie pobierać przez rok po 1000 zł, czy przez 2 lata po 500 zł. Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można składać w taki sam sposób jak w przypadku programów 500+ czy Dobry Start. Świadczenia będą od 1 stycznia 2022 roku przyznawane, czyli tak wchodzi w życie ustawa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku i sprawnie, oczywiście, tak jak pozostałe programy, pieniądze będą trafiały dla rodziców. Resort rodziny szacuje, że program obejmie ponad 615 tysięcy dzieci. Wtedy na nowe świadczenie w przyszłym roku przeznaczona zostanie kwota ponad 3 miliardów złotych.